smakkujaw.pl i nowrocławskie solanki wiosną. Witam w parku solankowym. Temperatura powietrza około 14 stopni. Pierwszy dzień wiosny postanowiłam spędzić w inowrocławskich solankach. Choć pogoda nie jest zbyt sprzyjająca ze względu na dość silny wiatr, który z pewnością słyszycie, to zarówno mieszkańcy Inowrocławia, jak i kuracjusze, podobnie jak ja, wyruszyli pooddychać pierwszym tchnieniem wiosny. Co niektórzy postanowili czynnie spędzić ten pierwszy wiosenny dzień, maszerując kijkami. Także wśród ptactwa widać wyraźne ożywienie wraz z pierwszymi oznakami wiosny. Po zimowym śnie wierzba płacząca najwcześniej budzi się do życia, wypuszczając pierwsze zielone pędy. Dotarłam do pomnika Ziemowita, syna Piasta Kołodzieja, który objął tron po niechlubnym królu Popielu, którego według legendy za niecne czyny myszy zjadły. Obserwuję zielone pąki na drzewach, z których za moment uformują się liście. Podglądam kaczki krzyżówki pływające w okolicznym stawku. Także i plac zabaw tętni życiem. Z jego dobrodziejstw skorzystają zarówno maluchy oraz ich rodzice. Nawet koń namówił swojego pana na wiosenną przejażdżkę. W ogrodach papieskich znajduje kolejną oznakę wiosny przepiękne żółte krokusy. Jak widać, park solankowy obfituje w liczne ciekawe gatunki drzew, krzewów i roślin, a wśród nich można podziwiać prawdziwe pomniki przyrody. Ciekawe, która godzina. Za moment sprawdzę na słonecznym zegarze w kształcie pawia, symbolu inowrocławskich solanek. Dobrze, że nie jestem przesądna, bo właśnie czarny kot przebiegł mi drogę. Tężnie nasze powstały w 1995 roku, więc są niedawne, ale archeologiczne ślady takich samych instalacji są z czasów celtyckich tu w Inowrocławiu, więc... Razem chyba można powiedzieć, że tężnie to najstarsze są tutaj i stąd pochodzą w Polsce, a nie z Ciechocinka. Może mylna informacja. Zainteresowana tą informacją kieruje się w stronę tężni o kształcie dwóch połączonych ze sobą wieloboków. Taka właśnie konstrukcja najefektywniej zapewnia wytwarzanie aerozolu solankowego i zapobiega jego rozpraszaniu. To prawdziwa duma mieszkańców miasta, ponieważ w Polsce znajdują się tylko trzy takie naturalne uzdrowiska, a inowrocławskie uważane są za najpiękniejsze, dlatego tak tłumnie przybywają tu także turyści i kuracjusze. Zatrzymuję się na chwilkę przy tarninie, po której spływa uzdrawiająca solanka. To dobry moment, by pokonać przesilenie wiosenne. Na obiad, bo to jest 10 po 12, to musicie niedługo wracać. W parku linowym na razie pusto. Słychać jedynie mieszkające tu ptaki, ale już z początkiem kwietnia zapełni się chętnymi, którzy żądni są emocjonujących wrażeń. Nowo odbudowanym mostem najszybciej można dotrzeć z centrum parku solankowego do uzdrawiających tężni. Jak widać, chętnie korzystają z niego dzisiejsi spacerowicze. Pani Lola, już pani mówi, przecież...
restauracji nad stawkiem, chwilkę odpocznę przy filiżance aromatycznej kawy. Można przysiąść na ławeczce przy generale Sikorskim lub przy fontannie. W muszli koncertowej na razie cisza. W sezonie letnim to miejsce wielu ciekawych imprez muzycznych. Dotarłam właśnie do pomnika doktora Zygmunta Wilkońskiego, założyciela uzdrowiska. A to wyznawca Hare Krishna przy dźwiękach swoistej muzyki wznosi się na wyższy poziom świadomości, powtarzając po wielokroć sekretną mantrę. Trzy plotkarki jak zwykle zawzięcie bez względu na pogodę wymieniają się nowinkami. Mój spacer dobiega końca. Tak jak planowałam, znalazłam oznaki wiosny w inowrocławskich Solankach. Z pewnością warto tu zajrzeć o każdej porze roku, aby nacieszyć się pięknem przyrody, posłuchać dobrej muzyki, aktywnie spędzić czas, a nade wszystko zregenerować siły przy solankowych tężniach.